Raz. Jedziemy. What is your expectation from this Eurovision Song Contest? I don't have any expectation. I want to share with my emotion with audience. That's all. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the bardzo dobrze, dlatego że w końcu odciąłem się od tej takiej metki talent show i w końcu udało mi się wydać autorski album Byle być sobą, dokładnie. A tu proszę teraz bardzo. Jest repertuar, teraz czas na trasę, ale to w przyszłym roku. Super. Także trzymajcie za mnie kciuki, a ja będę trzymał za was. Zawsze. Zawsze byłem człowiekiem, który odchodził gdzieś tam od stereotypów i starał się przekazywać pozytywne emocje drugiemu człowiekowi. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę, ale przyjmuję to na klatę i będę, mam nadzieję, was godnie reprezentował! Michał Szpak, życzę mu wszystkiego dobrego. Naprawdę, bo to zdolny chłopak bardzo. Scena jest po to, żeby po prostu pokazywać prawdziwe emocje. Uważam, że na tych eliminacjach był świetny. Jego piękny głos wyglądał jak D'Artagnan. I myślę, że to jest jego atut, bo ma bardzo mocny głos, jest na scenie bardzo pozytywny. Cześć, to Michał Szpak, polski wysłannik tak naprawdę do eliminacji europejskich. Bardzo zapraszam was do głosowania na mnie. Cieszę się, że tu jesteście. Pozdrawiam. A to, jak będę wyglądał, zobaczycie dopiero na scenie. I to, jak będzie wyglądał cały ten występ. I Polska pierwszy raz zaczęła się pojawiać w ogóle na liście typowanych ludzi do finału. Ja tak naprawdę nie chcę wywierać na sobie presji. Euronerds are going to have a field day. Michał, to był metek. Jak emocje? No nie, to co się tutaj dzieje, to nawet nie wiem co powiedzieć. Chyba nigdy w życiu się tak nie cieszyłem. I am fond of this contest, so my dreams come true here. To naprawdę jest niesamowite dla mnie. Doświadczenie życia, naprawdę. Najważniejszy w tym konkursie jest głos widzów. A dla widzów byłem na podium i walczę do końca. Co widzieliśmy walczy później, tak. Fair play po prostu. W związku z tym finish był naprawdę godny finału. Naprawdę. Zgłosiłeś się do polskich preselekcji eurowizyjnych. Chłopaku, czy ty w ogóle lubisz Eurowizję? Ja od dziecka jestem fanem Eurowizji i tego, co się tam dzieje. To jest w sumie chyba jeden z największych europejskich festiwali. Oh my god, powiem wam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Trzecie miejsce od publiki w całej Europie i Australii. No, widzieliście chyba na ekranach, jak się cieszyłem. Może to znak, tak jak jeden z internautów pisze, byś spróbował swoich sił w konkursie Eurowizji. Nie, na razie się do tego konkursu nie przymierzam i raczej pewnie nigdy w nim nie wystąpię ze względu na poziom, jaki on stanie. What can I say? I am really happy and this is something. Fakt, jestem dziwny.